dosyć często wieczorami poruszam się średnicówką na wysokości wodociągi Kerfur i wielokrotnie przez tą średnicówkę w poprzek przechodzi statko Danieli, sarenek, trudno to nazwać. To jest statko, to nie są pojedyncze zwierzęta. I zauważyłam, że w płotku, który odgradza las, są takie napetrowe przejścia. Nie wiem, czy one są celowo zostawione, czy ktoś te przejścia wyłamał. I one sobie po prostu w tą drogę i otoczą sobie w stronę Kerfura tam zmierzają. Stanowi to niebezpieczeństwo, duże zagrożenie. I przy tej okazji pomyślałam, już nie kojarzy się w tym roku, bo te zwierzęta poruszają się, jak jest naprawdę takie ostre powietrze i mróz. Bo latem rzadziej albo prawie wcale, bo głęboko w lesie są. Czy na wysokości, od strony lotniska do szpitala Węgrowni, czy po prawej stronie, czy można takie płotki ewentualnie zamontować? To są płotki, to są takie druciane siatki zabezpieczające, nie wiem, drogę przed zbieganiem zwierząt. Moi pracownicy tego nie naprawiali. To jest po prostu wandalizm. Tam mieszkają ludzie koło wodociągów, którzy przychodzą na szago i my z nimi próbowaliśmy różnych metod, łącznie ze smarowaniem ogrodzenia środkami i... Oczywiście my to będziemy, to też naprawimy, bo to jest sprawa bezpieczeństwa i to nie ulega wątpliwości, ale to tak a propos tego wandalizmu, który dzisiaj się tak często przewijał na tej sali, to jest po prostu nasza zmora. Nie ma tygodnia, żebyśmy nie naprawiali tego ogrodzenia. Na tym kompleksie około 900 hektarów mamy ponad 160 danieli. I jest problem, że ich jest zdecydowanie za dużo. Wysłaliśmy zapytaniami do kilkudziesięciu nadleśnictw w Polsce, czy by nie chcieli wziąć tych danieli, że ich się po prostu uśpi i wywiezie w tamtą stronę. No po prostu no, nie ma zainteresowania na daniele. Problem jest z odstrzałami redukcyjnymi na terenie miasta. Miasta, bo jednak wiąże to się z bezpieczeństwem osób, które w tym lesie chodzą. Okres ochrony dla danieli skończy się 15 lutego. Zaczyna znowuż skończy się w kolejny okres ochrony. Zaczyna się 15 lutego, kończy 15 października. W tym czasie będziemy starali się wspólnie z łowczymi po prostu zredukować część populacji w naszym lesie komunalnym. Ja trochę się nie dziwię, że one są zniszczone, ponieważ tamte kątowniki, te słupki, one są metalowe, znaczy aluminiowe, bardzo cieniutkie. Może warto by je zastąpić stalowymi, będzie taniej, po prostu raz na dobrze. Nie, może warto spróbować chociaż na jakimś odcinku, który jest najczęściej dla.